uwagę na gitarzystę zespołu, który się bardzo żywiołowo zachowuje. To jest rzadkość teraz już w Polsce. Gitarzysta tak żywiołowo się zachowuje na scenie. To kojarzy z pierwszym składem takiego brytyjskiego zespołu The Jam, który jest z Paulem Wellerem. Taki był wokalista, potem on już uspokoił się, nagrywał solowe, spokojne płyty. Ale ten pierwszy skład to rzeczywiście był taki, jakby go prądem porażono, tak się ruszał na scenie i to jest bardzo efektowny właśnie gitarzysta. Brawo dla niego, słuchajcie!